O, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na stole będzie naprawa tego już naprawionego wzmacniacza. Jest to GVC G90. Jest to klasa Super A. Troszeczkę inaczej się ustawia w niej prądy spoczynkowe, ponieważ one ruszają od zera. Nie ruszają, nie ustawia się na stałe tych prądu, tylko rozpoczynamy. A zresztą Vintage 81 rok. Zapraszam do obejrzenia. Oczywiście nagrywanie nie było opuszczone, także nie wiem, produkować się jeszcze raz czy nie. Ogólnie to powitać wszystkich na czacie. Gejzer ogląda. I cztery gości. No. Dobra. Idziemy dalej, słuchajcie, bo to tak mi się na to widzi, ale nie jestem 100% pewien, dopiero jak wyciągnę te tranzystory z tego układu, będę wiedział w ogóle, co to są za tranzystory, czy to są PNP, czy NPN. No dobra, to ciągniemy je. No dzień dobry, z popołudnia. No dzień dobry, dzień dobry. F8D6F. Wiem, naprawdę podobnie. Sprawdźmy na mierniku, tylko musimy ją stąd pewnie sobie wykręcić, żeby było można to sprawdzić. O kurde, mało ryja nie urwało. O, rezysto, mamy Ciuprajsa.
68 ohm i nic więcej. Sprawdzamy drugiego. Co tu się dzieje jako drugi? F8D. Nie wierzę, że to w takich obudowach rezystory albo fuse 8D. O, tu kaman. Jakiś specjalistyczny. Jeszcze nie widziałem, jeśli to ma być rezystor. Co się daje? No, następny też ma 58 ohmów. Sprawdźmy, zobaczmy sobie, co to jest. Może znajdziemy jakieś, nie wiem, w internecie. F8D. A jeszcze wcześniej był T. TF8S. Słuchajcie, no dobra, jeśli to jest fuse, to nie może być opornik. One są po prostu przebite. Tylko co to jest? Na końcówka jest 6F. Czyżby to może być rezystor? Kurczę, gdzie ta kamerka? Zaraz wam pokażę. Dobra. Co to za element? Wygląda jak tranzystor. Moment, może ładnie ostrość. Zachowuje się jak środkowa nóżka nigdzie nie podłączona, a na płytce jest podłączona. Czy to są diody poprzebijane? Słuchajcie, no bo zachowuje się to jak spalony tranzystor. O, jaka pojemność jest, jeszcze wyszło. Moment. Zachowuje to się tak. Także to jest tyle. Elementy dwa. Trzeba dojrzeć dokładnie schemat. No kurczę, jest potrzebny schemat. Co to są za elementy? Bo to nie są tranzystory. Dziwny to dziwny, ale zaraz zobaczymy na nim. Zobaczymy, czy ma przejście do środkowej. Ma. Tak, nie ma. Nie ma tu przejścia, tylko ma zwarcie między na tym. Czyli nie. Nie wiadomo, czy to siedzi plusem, czy katoda, czy anoda na środku. Zero przejść. F8D. I to na dwóch identycznie. No dobra, pierwszy, że tak powiem, pierwsze koty za płoty. Pierwsze uszkodzenie jest. Teraz musimy się przypatrzeć czemu. Bo to tak też trochę nie za bardzo. Bo tu jeszcze jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć tranzystorów, w tym dwa były sprawdzone. Tutaj są jeszcze małe diutki. Wydaje, że one są zabezpieczające zaporowo. Trzeba je też posprawdzać. Też wysiekana. Ta jest dobra. Ta jest dobra. Ta jest dobra. A ta jedna jest chyba wysiekana. Czyli ten tranzystor pewnie albo będzie wysiekany. Są tu wtedy na zwarcie, mi pokazuje. Nie, dobra jest. Weźmy jeszcze zapewne. Już kleju na fejdali, na tej płytce, kurde. W
Chyba jest git. Sprawdźmy jeszcze te prostownicze wszystkie. Kondensator naładowany. Ok, git. Druga. Ok, git. Trzecia. Kondensator drugi naładowany. Moment. Okej, git. Okej, jest dobrze. Judek tutaj trochę jest, wiecie, bo są dwa podwójne napięcia. Dwa napięcia są po 27 V i dwa są po 49 V, czyli zasilanie z końcówek mocy. Końcówki mocy nie wdmuchał, bo 55 V po filtracji idzie na jedną połówkę, czyli 110 V na jedną końcówkę, 110 na drugą. Także no, tak, no. 80 W przy 8 ohmach uzyskać, to musi być już 55 V zasilacz, co najmniej dwa razy po 55 V. Te są dobre, jeszcze ostatnia. Dobra, mostki prostownicze są dobre, tylko te diody trzeba dokładnie wybadać, dianoda, dzikatoda, chyba że tutaj gdzieś jakoś bym jeszcze się dogrzebał do jakiegoś nadruku na płytce, ale wątpię, bo nie widać tu nic. Dobrze, że w ogóle jest D610. Dobrze w ogóle, że jest, że to jest dioda. D610 F8D. Prawdopodobnie dystrystor włączający opóźnienia zasilania. Czemu to oni to napisali? Katoda, anoda, bramka. O, schematu elektrycznego nawet w nocie katalogowej nie ma. Ale rozwiązanie zrobili, no to nie jest chudy byk. No dobra, jeśli to jest prostownik sterowany krzemem, to może byśmy go sobie przetestowali na biurku, na sucho. Tak mi się wydaje, że tak będzie chyba najlepiej, nie? Ślimy jakąś tą płytkę elastykową. Będzie się zachowywać jak trystor, no to git. To znaczy, że będzie, że to jest dobre, nie? Że to jest sprawne. Sprawny element. Ale raczej on się nie będzie zachowywał jak trystor, bo no może. Dobra, minus tu. Minus, plus, minus. Dobra, plus tu. Ok. I teraz proszę was, sterowanie gate'a. Okej, super. Nie idzie. Tryster powinien włączyć i powinno zostać włączone. Idzie.
Słuchajcie, jest sprawny. Do minusa rozłączyło. Do plusa włączyło. Ole jaja, działa. Do minusa wyłączyło. Do plusa włączyło. Widzicie? Można zrobić tester takiego elementu? Można. Przełączmy sobie tego raz drugiego. Gate. Anoda i katoda, dobra. Włączymy plusem. Działa. Minusem. Nie działa. Czyli te elementy są sprawne i nie ma sensu ich podmieniać. Słuchajcie, no klucze działają te. Są to mostki, sobie wyobraźcie. Mostki prostownicze sterowane krzemem. Prostownik. Prostownik. Patrzcie, notę katalogową wam teraz podaję. Powiększymy ją sobie trochę. Silikonowy kontroler. 10 amper. I ten ma 400 V. Szok. Wygląda jak zwykły tranzystorek. I to się zdaje, że to triakby mógł być. Do minusa bram gate zrobiłem, stanęło. Do plusa. Szukam usterki. A co ty myślałeś, że to ty, kurde, czemu czasami jest tak, że faktycznie niektórzy myślą, że to trwa 15 minut i jak nie wiem, co jest zepsute, to a tam oddam komuś, kto to umie, nie? No. Tylko że ten, kto umie, to też siedzi potem 3 dni nad tym, albo i więcej. Bo już było rozgrzebane. Kurde. Te zimne turbo nie wychodzi, żeby były. Już one tutaj chyba raz były robione. Czyli teraz tak, one siedzą w ten sposób. Bramka, gdzie stąd? No niektórzy myślą, to na pewno tylko bezpiecznik. Tak, no.
Wyszki moty, wszystko się odpala, na panelu przednim diutki się zaświecają. Na pewno to jest kondensator. Przy selektorze. A potem to już nie wiadomo. Przy selektorze też tak samo, słuchaj, jest wszystko, światełka są. Cisza, nie włącza się. No, jest pół trochę, bo... Miałem być fachowca w kinie domowym takim, które teraz jest u mnie. Czy bezpieczniki poszły, a tylko bezpieczniki to wsadził trupy FI4 zamiast bezpieczników i wypalił resztę, ale tylko bezpiecznik się spali. Zdarza się, dobra, odpalam go. Moment, jeszcze nie. Przełącz, odpala. Dobra, tutaj zwarcz nie ma. Nie ma. I teraz sprawdzę. No, światło przygasło, czyli co? Czy luty miał na tym? No dobra, daj. Nie pojechany. Nie, ja tutaj, wiesz, mnie nie było trochę tutaj. Także czekajcie, ty, bo zatrybiło tak jakby naładowo kondensatory. Czyli co, mogły być zimne luty tylko na tych? Jak teraz ich przylutowałem? Cicho, zobaczymy, co będzie na tym, na słuchawkach. Nie ma nic. Nie wstaje. Najlepiej, najlepsze jest to, że one są zaporowo tu wstawione. Jeśli anoda jest na środku, a mam na niej minus 19 względem katody. Ha. Nie no, kurde, śmieszne. Ale prawdziwe. Dobra, odpinamy. Sprawdzamy główne zasilanie, tak, na kondensatorach. Plus 58, minus 58 i plus 58. No jest, ok, razem jest 116,8. Czyli jest główne zasilanie. To jedziemy dalej. Z tego, co już doszedłem i sprawdziłem, to nie podaję na trzecią nogę, na trzecią krosa. Tak jakby tutaj brakło napięcia. Kuźwa, a podać napięcie na tą linię protect jakiegoś, nie wiem, tam 1,5 V czy tam 2 V zasilacza? Zobaczyć, czy wystartuje. Tak, i co się spali przy okazji. Nie wiem, co wy myślicie. Bez schematu to jest za duża sieczka. Za dużo kombinacji. No niby to proste, ale to jest, kurde, w H. W klasie H. Zaraz wam pokażę tutaj, może to kamerkę łapnę. Dosłownie ten scalak, ten poczwórny komparator za te dwa kanały odpowiada. To jest na dużych tranzystorach. Fajnych końcówka. Mało tego, jeszcze tutaj siedzi hybryda z przodu. Ta hybrydka to są preampy. Znaczy, o, w sumie preampy. Bo drivery siedzą takie jak BD. O, zielony i ten. Ale tranzystory mocy są sprawne. To nie tego wina. To wina
z wystartowaniem przekaźnika na wyjście. Z opóźnieniem przekaźnika. Może od innego poszukać schematu. Nie no, trzeba siadać i szukać, bo to bez schematu to nie zabawa. Nawet nie wiadomo, na których pinach sprawdzić ten komparator. Czy on chodzi, czy ma stan wysoki, czy niski na wyjściu. Czym steruje? Czym steruje, to wiadomo, nie? Tymi dwoma, co przed chwilą wylotowywałem i nie wiedziałem, co to za elementy, bo tak dziwnie oznakowane. O, no tam, szczegół. A jest tak, że siedzisz i musisz, kurde, zostawić to na 15 minut i za 15 minut, kurde, ty jeden strzał i wiadomo, co się popsuło, nie? Szukanie schematu. Niestety. Okej, słuchajcie, patrzcie, jak jest wzmacniacz wykonany, znaczy zrobiony. Dwa tranzystory, normalnie te moce. Tutaj są dwa drivery, jeszcze jakieś tranzystory i cały wzmacniacz. To jest ten scalaczek, a dokładnie VC5022-2. Sprawdzamy szybciutko. Sterownik wzmacniacza. Ale to dobra, to będziemy tak. Weźmiemy generator, oscyloskop i przebadamy. Super A. RAM? Czy to tu? Zobaczymy, co tu piszecie. No właśnie. To znaczy nie o pan, widzicie, bo to jest takie. Takie właśnie super A, kurde. Takie właśnie rozwiązanie. Super A, czekaj, co to jest. Dwie pary różnicowe i tutaj AB. A to raczej to będzie. Po prostu wiecie, zamknięty wzmak w scalaku. Cholera, miejmy nadzieję, że to tylko któryś z tranzystorów tych na bram na sterowaniu i ewentualnie mocy. Ale mocy, jak sprawdzałem, to na wyłączonym miały normalne przejście, nie było zwarć, nie? No to teraz to nie wiadomo, jak to rozumieć, co to jest, żadna nota katalogowa, kurde. No, widzisz, jak to jest zrobione, cały kanał. Sterownik, Super A, VC5022. Praktycznie nie jest do dostania taki scalak, wątpię, żeby gdzieś był. Jeśli gdzieś jest, to dajcie znać. Ale na razie jeszcze się trzeba wstrzymać. Bo to może być jeszcze co innego. Może być tylko po prostu tranzystor, który jest wywalony. Czekajcie, co to jest. Ten koło jest. To jest coś innego. Ale numer. Moment. Data sheet, który ściągnął, żeby. No. Zobaczmy, co to jest.
I to jest cały datasheet, rozumiecie? No tak. Źródło jedne, źródło drugie, NP, NPNP. Tutaj prawdopodobnie jest parka różnicowa od razu. Czyli nic mi to nie mówi, to jest kawał, że tak powiem, wzmacniacza w scalach w sadzini. No zobaczymy. Podnięty jestem, słuchajcie. Na dzisiaj to już chyba koniec będzie. 20:25, byłoby dość. Jeszcze sobie go tylko może tutaj gdzieś pobiorę. No, na eBayu jest z Chin za 30 euro, za jeden element. No właśnie. No właśnie, kurde. I to jest, no... Dobra, przede wszystkim jeszcze sprawdzę te tranzystorki, czy nie mają przebić, ale... Zobaczymy, ten od prądu. Też tranzystorek jest. A potem, jak tutaj się okażą te wszystkie półprzewodniki sprawne i będzie wiadomo, to może... A nie ma sensu. Wysłałem ci linka do sklepu, gdzie jest dostępny od ręki. A gdzie? Tu? Na Zalu? Na Zalu? Czy gdzie dostałeś linka? Na czacie? A, na czacie, dobra. No widzicie, dlatego kurde... Nie, na czacie. No, i a wyżej. A kurtownia zajmuje się głównie AGD. Nord. No gdzie? Pomyślimy jutro z samego rana. Okej. Okay. Rekord też poszedł. Dotarły części do Jeevesa. Tutaj mam, że tak powiem, mam. Już wam pokazuję. Zobaczcie, jest stalaczek taki fajny, tak, o taki. Taki fajny STK. Tak jak tutaj widać. STK3102 z trójką. Zobaczymy, co tutaj dotarło. Słuchajcie, będziemy działać. Wybadałem tutaj trochę wszystko, żem przebadał w tym wzmacniaczu, całą lewą stronę, trochę prawej, porównałem to z prawą, no i wyszło na to, że to STK nie leży. Taka fajna koperta. Zobaczmy, co tu przyszło. Oprócz tego jeszcze też przyszły inne rzeczy. Ten go dużo, co? I to co? To wszystko. A, i paragonik. Nawet fakturki nie dali. Dobra. No zobaczmy. Jak tu się dobrać do tego, kurczę, no. Dzisiaj będzie ekskluzyw naprawa, będzie odcineczek. Ja zapraszam do oglądnięcia. Dzisiaj mamy... przy okazji nagrywanie, nie? 9 osobek. 9 osób na czacie. Miało być 18:30, ale tak jakoś wyszło, że szybciej. Bo się uwinąłem, że szybciej. No, paczka w paczce i jeszcze jedna paczka. I mamy STK. A seria ta sama. 3123E 2F
L4, a tu L5. Ale seria nie ma znaczenia. Za wielkiego. Chodzi o ten symbol. STK 3102. Z trójką. Dobra. Mamy część zamienną. Dobrze, reszta to są podkładki silikonowe, także tam już mniejsza o to, bo to dla mnie. Będziemy robić końcówę, kończyć w końcu. O, po 5 sztuk pakowane. To całe złoty z kawałkiem za paczuszkę. Dobra, tu mamy stary, tu mamy nowy. I jedziemy, słuchajcie. Tylko krzykniemy jeszcze tutaj za nich. Live na stronce, poszedł. Znaczy, działa wszystko, jestem na żywo. O, dobra. Który to był lutowany? Ten. To idzie tu. Ten jest nielutowany, dobra. Sprawdziłem ten 90-88. Okej, okay, czyli co? Wybadaliśmy już na 100%, że ten scalak jest uwalony. Podstawiamy drugi scalak. Jedynka w tą stronę. Te takie delikatne te nóżki. Mnie to tak aż dziwi, że on był tutaj jako bez żadnego radiatora, bez niczego. No ale cóż. Nie mnie to oceniać, tak producent wymyślił. W sumie radiator to tylko końcówkę chodzi. No dobra, to weźmy teraz sobie tak lutownicę. Wymieniłem oprócz tego jeszcze dwa rezystorki tutaj. No i jeszcze trzeba te tranzystory polutować, bo są rozpięte. Także. Dobra, lutowniczka. Trochę fluxa. Nie za wiele, w sumie tutaj to nie ma sensu tego fluxa dawać. Moja lupa. Musi tutaj przyjechać. O. I działamy, słuchajcie. I lutowanie na ekranie. Pierwszy. Pin i ostatni pin. Ok. Tu jedziemy wszystkie. One są dosyć drobno, wiesz, rozustawione. Nawet nie wiem, czy mniej niż 2,5. Na pewno gdzieś około 2 mm tylko te piny mają. Jeden od drugiego, czy 2,20 jakoś tak, ale nawet jest drobniej trochę niż. Za dużo cyny nie nakładać, żeby zaraz tutaj kurde siuprajsu nie zrobić przy 115 V gdzieś. No. Jeszcze 3. 2. I ostatni. Ale ślicznie, kurde. Jak to wam to pokazać? Że to jest ślicznie. Za pierwszym razem ja to, żem osobiście to moją rączko tak pięknie polutował. Zobaczcie, jak ślicznie. O, tak będzie bezcieniowo. Trochę ciemno. Doświecimy.
No dobra, to jeszcze zostało tutaj to polutować, bo były podnoszone. I będziemy próbować odpalić. Tylko teraz tak, jeszcze jest jeden ból, bo musimy znaleźć dokładnie w nocie katalogowej, jaki prąd jest tutaj, że tak powiem, potrzebny. Ja, i co tu mu ustawić? No bo to jest właśnie od prądu spoczynkowego. Dobra, do tego to trzeba większy grot. Ściągnę te swoje, że tak powiem, do nagrania. Wszystko live. Czekajcie, ja tu nie widzę czata na razie, bo jak widzicie, tutaj mam pootwierane noty katalogowe. A tu muszę przyjąć. Dziś bez kawki. Cholera. A czy nie, no mam kawę. Żeby nie było nawet halafonii na tym. Spore napięcie. Tranzystory dość czułe, kurde. Już kiedyś przez kalafonię, aż dziw. Bo kiedyś przez kalafonię posadziłem, kurde. Się nie dopatrzyłem, musiał być pod kalafonią jakiś papruch metalowy czy coś takiego i przyłatwiłem. I mówię, co? No czemu to nie wstaje? No dobra, oglądnięte. Także niby to mały wzmacniaczek, a zobaczcie, 115 V na tranzystory, kurde, to już nie tak mało. Teraz tak. To będziemy go sprawdzać pewnie, nie? Na ten teraz, to możemy sobie tutaj, poczekaj, ja tutaj, o tu ma być, o. No i teraz się tak zaczynam zastanawiać, czy to włożyć, włożymy. O. Trochę pociskamy tym przyciskiem. Czekajcie, który tu był. O, jest. Dobra, to jest ten. Aha. Czyli za Boga, to tu używam, bo to musi być aż tutaj. O, i teraz. O, zobaczcie, już działa. Już tutaj się przesuwa, a jak tam ciskam. Dobra, przede wszystkim tak, na początek słuchawki zapniemy i sprawdzimy, co się dzieje na głośnikach, czy on wstanie, czy ten standby wstanie. Mam nadzieję, że wszystko jest polutowane do oryginału. Ściszymy. Uwaga, włączenie po raz pierwszy. Zobaczymy, czy nic nie wybuchnie. Włączyło się. Słyszę w dwóch głośnikach. Lewy, prawy, gra. Wyłączymy. I w sumie można byłoby go poskręcać i go tak zostawić. Ale ja jeszcze chcę go przemierzyć.
A żeby go przemierzyć, to na początek trzeba ustawić mu prądy spoczynkowe na zimno, na ciepło. Także live dzisiaj potrwa. Jeszcze trochę. I potem go sobie będziemy przymierzać. Co to potrafi? Do załamania to nie wiem, czy go aż doprowadzę na 8 łomach, czy trzeba będzie znaleźć tak, dwa przewody połączeniowe, obciążniki, obciążnik. Lutowniczkę można wyłączyć już. Bo w sumie tutaj chyba, że się coś zaraz oberwie. Taśma magiczna, która robi ze stojak. Jak tutaj sobie to zepchnę, o. Okej. Sprawdźmy sobie najpierw napięcie. Muszę znaleźć drugiego krokodylka. Wiem, że był. Tylko on jest pewnie gdzieś zapięty do jakiegoś kabla. Także momencik. Okej, słuchajcie, będziemy ustawiać w nim prądy spoczynkowe. Najpierw na tym robionym lewym kanale. Na lewym kanale, ja zaraz sobie wyciszę. Po włączeniu ten robiony kanał na zimnym włączył się 0,5 mV, 0,6 mV. Jest bardzo dobrze. On teraz będzie względem ciepła, temperatury radiatora, będzie rósł sobie ten napięcie. Bo mierzymy teraz napięcie na dwóch końcach rezystorów emiterowych. Maksymalnie po rozgrzaniu nie powinno przekroczyć tutaj między 10 a 12 mA. Ma to zbić i ma być to samo. Dobra, sprawdźmy sobie od razu lewy kanał teraz. Lewy kanał sobie od razu sprawdzimy. Ok. Tak, żeby tutaj zwarcia nie zrobić. Sprawdzamy sobie lewy kanał. Co mamy? 1,6, 1,7, 1,8, 2. 2 mV. 2,5. Czyli jest bardzo dobrze. No to teraz tak. Musimy ten wzmacniacz obciążyć obciążnikiem, do którego tutaj zaraz dojdziemy, i puścić sygnał na wejście, tak? Aby go troszeczkę rozgrzać. On się ma zrobić letni. Przy okazji sobie zrobimy pomiar mocy tego wzmacniacza. Momencik. No i tak, słuchajcie, uporałem się. Sztuczny obciążnik jest podpięty. Zresztą pewnie go słychać nawet. Może by tak, kurde, wyłączyć te wiatraki. No dobra, nie będą sobie te wiatraki podłączone. Podłączmy sobie przy okazji teraz jeszcze sondę oscyloskopową. Dwie nawet. Ile mi się tutaj uda wpiąć w przewody. Tu miały być kiedyś dorobione do tego sztucznego obciążnika. Miały być dorobione wyjścia BNC na oscyloskop, nie? No i tak do tej pory tak prowizora nie ma zrobionej. Nie ma kiedy. Gdzie wtyczki mam, gniazdka mam, tylko dziurki wywiercić i dorobić gniazdka. No to dobra, podłączam lewą masę. Ok, podłączam sondę. Ok, razy 10. Podłączmy sobie teraz prawą sondę. Działa ona.
trzeba wziąć masę. Wiedziałem, że tak będzie, że włączę nagrywanie, a się nie przygotuję. I jeszcze plus. Albo tutaj banany by wystarczyły, takie rozizolowane, i do bananów sądę przypinać też można. Auto 20 V na działkę, to już dajemy w RMS-ie volty RMS 16 i zaczyna łamać. Jeden i drugi kanał równiutko łamie, słuchajcie. Zaraz może kamerka odpuści. Przy 22 V w RMS-ie. Oczywiście kolektor jest wyłączony, pominięty, tak? Tak, jest pominięty. Ale patrzcie, jak fajnie, jak równiutko. Teraz, żeby sprawdzić, żeby to było równo, to ustawmy sobie poziomy na równo. OK. Tak, żeby się nam idealnie wykres pokrył. Kurczę, no czemu ta kamerka nie... Moment, może tutaj trzeba będzie troszeczkę rozjaśnić, będzie lepiej. Może będzie lepiej. Tu ogólnie u mnie jest tak dosyć mocno jasno. Patrzcie, i teraz tak, patrzcie, i łamie tak, jakby był mono, nie? Już jest ciepły, to teraz robimy motyw taki, tego typu. Dobra, wyłączmy te wiatraki wszystkie. Motyw tego typu. Wyłączamy go z sieci szybciutko, bo już jest ciepły. Nawet wiecie, co wam powiem, jest ciepły, no. Kurczę. Jest letni, ciepły. Sprawdźmy, co on tutaj ma. 43. Strzelmy. Tranzystor jest 42, ale u góry radiatora jest 43. 2,9, nie? I tak samo ten ma. 42,3, 42,9. No i dobra. Mamy teraz go rozgrzanego. Odpinamy przede wszystkim to. Odpinamy, gasimy sygnał i włączamy go, tu wyciszony, włączamy go i teraz sprawdzamy prąd.
ustawiamy prąd. Prawy kanał. Patrzcie, kurde, będzie trzymał. Dwa i dwa, okej. Lewy kanał. Szybciutko. To jest właśnie ta pseudoklasa A, bo w klasie AB to byśmy już teraz mieli możliwość zbicia tego prądu. Już on powinien był trzymać ten, temperaturę tego radiatora i trzymać tak samo prąd. Dobra, włączamy drugi. Tam było 1, 2. Nie, tam było 2 i 2, tak? 2. Kurczę, już nie pamiętam. Tu jest trochę mniejsze. 2. No, ale one są nadal ciepłe. Nawet ten jest bardziej ciepły. No i dobrze, jest 2 i 2. Najlepiej by było teraz to zostawić na jakieś 10-15 minut. Słuchajcie, ja bym sobie kawkę strzelił przy okazji. Zobaczymy, do ilu urośnie. Także, no co. Spoko, nie? Działamy. Czekamy 10 minut. Ci, co są na live'ie w tej chwili, bo podczas nagrywania robimy live'a, to ja sobie mogę tutaj popisać. OLB się odzywa. Jedynie. Dobra, działamy. 2,8. Oby nie płynął. Ciekawe, co się dzieje na lewym. Trzeba drugi miernik zapiąć. No i super. No dobra, jeszcze teraz prawy kanał. Okej. No, chyba go za bogato zbiłem, a może i nie. On ma mieć tutaj około 3 i 1, 3. Trochę odczekamy. Temperatura już prawie pokojowa radiatora. Jeszcze troszeczkę ciepłość czuję. No i dobra, teraz zniknijmy. Stabilizuję. 2,4. 2,5. Dobrze jest, słuchajcie, nie ma co tutaj się nad nim, no, znęcać. Wzmacniacz zadziałał, teraz tylko kwestia jest poskładania jego do kupy, nie? Całego. Sztuczny obciążnik z powrotem jedzie pod... O! Będziemy próbować go podkręcać. A potem puścimy sobie jakąś muzyczkę, niech sobie pochodzi przez jedną noc czy tam dzień. Będzie. Dobra, to co? Będziemy skręcać. Thank you.
Dobra, słuchajcie, jestem w szoku, że 14, jeszcze zjedziemy trochę niżej. 7 herców. Ja jestem w szoku, że te głośniki, kurde, je słychać. Nie to, że membrana pracuje, tylko je słychać. Słyszycie to? Słychać, normalnie słychać, jak to łupi. 20 herców. Te wszystkie te plastikowe te kuwetki. Te czerwone ze ściany mało nie spadły. Wpadają w rezonans. Wiesz, przejdziemy. Przetestowany, piękna maszyna, naprawdę mi się, kurde, podoba. Dojeżdżasz do pewnej częstotliwości, no, która całkowicie zatyka mikrofon, jest idealna cisza. No to ciekawe, która. Może być, że wiesz, że zaczuło. Za duża czułość była na mikrofonie. Albo za głośno. Teraz, tak? Zatknęło. No, widzę na wskaźniku. Dobra, dość tego piszczenia, ale słuchajcie, no pięknie i wzmacniacz pięknie przenosi, ale i te głośniczki są niezłe. Powiem wam, niezłe. Te głośniczki to nie są od niego, to są głośniki które przyjechały ze Stanów. Dla mnie to jest kilkaset herców. No być może, że tak. Ja później sobie to obejrzę, bo to się też i na YouTube nagrywa. Ale no kurde, no piękny bas. Ja nie widziałem, że tak można. Idealne, słuchajcie. Idealne głośniczki do domu. Takiego, tylko sobie, niech sobie tam do posłuchania. Czekajcie, ja jeszcze sobie przetestuję te wysokie. 10. Szesnaście. Osiemnaście. No i ja już dalej nie słyszę. Dwa i siedem. Bas, trable. A tu bas i trable były na środku.
Korekcja? Bez korekcji. Korekcja. Działa. Pięknie. Dobra, a teraz będziemy sobie jeszcze przełączymy go na tunel. Jestem w szoku. Wiecie, to nie jest rada. To jednak, kurde, jakość musi być. Tylko coś takiego normalnego, nie taką rąbankę. Trzeba coś wybrać, takiego lepszego.